Witajcie u Beci w kuchni. Dzień dobry, kochani. Co Becia robi? A dzisiaj będziemy jeść te. Niezdrowo dzisiaj będzie. Jak to niezdrowo? Bardzo zdrowo. Nie, bo będą tosty. No i to. Śliwki. Jest pełno śliweczek. No i dobre. Tak, dobre. Nie ma robaków. To co to, były, to no, opadło. To opadają, tak, to fakt. Ale coś miałam mówić. Będą powidło chyba śliwkowe. No bo my nie damy rady. To nie damy rady przejeść tyle śliwek po prostu. Pionser. A pieczarki? No po co? Mam tu takie końcówki pieczarek. I to trzeba po prostu wziąć i zużyć. Bo to szkoda. Jezu, na ryby się wybieramy, słuchajcie. I się nie możemy wybrać. I się nie możemy normalnie wybrać. No takie już są po przejściach, o. No. Te pieczarki takie, ale mogą jeszcze do tostów mogą być. Tostownicę się nastawi. Takie po przejściach. Ja tutaj daję, słuchajcie, jest bardzo dobra ta przyprawa do pizzy, żeby dać na tosty. Ona mi ekstra smakuje. No, nie wszyscy oglądali nasze filmy wcześniejsze. Tak, nie oglądali. I pytają, ale... żeby zdradzić, ale dużo ludzi obejrzało. Ale powiem wam, że aż byłam normalnie zszokowana i czytałam komentarze, że dużo osób jednak ogląda bardzo dokładnie, bo wiedzieli, gdzie żeśmy się spotkali, bo ty już kiedyś no. mówiłeś. Ja mówiłem w jednym z filmów, gdzie żeśmy się spotkali, jak Becia za mną biegła. Przestań już tylko powiedz w końcu prawdę, gdzie żeśmy się poznali. Zobaczyłem Becię na dyskotece w pałacu. Taka laska była, że mówię, o nie. Patrzę, zwija się do domu. No to ja za nią, nie? Becia patrzy w nocy, a ktoś ją goni, nie? No bo to dziś było gdzieś koło 23. No, no, ciemno. Tak. Ja szybciej, Becia szybciej. Nie można uciekać. Ona uciekała, bo myślała, że jakieś zboczenie z nią goni, nie? I zaczepiłem ją gdzie? Dogoniłeś mnie! No, pierdziawka pojechała. I dogoniłem Becię przy cmentarzu na górce. Tak. Tam ją zaczepiłem, Becia zziajana, bo uciekała. I spytałem, czy mogę ją odprowadzić. Do domu? Do domu. A ja się tak bałam, że powiedziałam, że tak. No. I Becia powiedziała tak i odprowadziłem. I już od tamtej pory prowadzamy się cały czas, tak. Czyli od roku 1990. To już będzie 33 lata. 33 lata. Tak, 33 lata. W 90 roku. Ja wtedy jeszcze byłem żołnierzem w służbie zasadniczej. No. Był pan a to już końcówkę. Końcówka. Pan kapral był. No. No i to już wiecie, co to było. Tak, nie? To jak to było. Ja nie zapomnę tego, jak ja uciekałam. Ja mówię, Boże, nikogo na ulicach u nas nie było. Tam po jednej stronie ogródki, po drugiej stronie, słuchajcie, cmentarz. A goni mnie jakiś gościu. Jakiś zboczeniec. Ja się nie obracam. A za cmentarzem jest park i nie ma żadnych tak, bloków. I nie ma żadnych bloków. Ja mówię, Boże, jak ja przejdę, jak tu jakiś zboczeniec pewnie goni. No. I ja cię już widziałam na warszawskiej, to już jaki kawałek. I cały czas przyspieszałam i uciekałam. Aż mnie dogonił, ja mówię, Boże, co to teraz będzie? Ja ty chciałaś, żebym cię dogonił, ty tak wiesz, gesty mi wysyłałaś. Tak, gesty. Tak podkręcałaś troszkę. Mhm, ja mało zawału nie dostałam. Nie. Dopiero później się śmiałam na drugi dzień. Ale w ten sam dzień naprawdę, tak się wystraszyłam, że... Także to jest właśnie cała historia. Historia. Mój torba koło cmentarza. I koło ogródków działkowych. No. A Becia myślała, że złapie mnie, wciągnie w te ogródki i tam wytajen wszystko. A to się nie udało, nie? A ty jesteś wariat. No, także to jest właśnie ta cała nasza historia, jak żeśmy się poznali. No bo kiedyś nie było internetu. No nie. Kiedyś ludzie się spotykali. Telefony nie mieli. No, kiedyś ludzie spotykali się na mieście, na dyskotece. O, gdzieś tak, co nie? No, spotkaliśmy się przy cmentarzu, a widziałem panią Becię na dyskotekach, jak tam wywijała z chłopakami. Tak, widzisz, kiedyś twoja żona miała wzięcie. Miałaś branie. Tak, miała branie. Jakie ty miałaś branie, jak ty miałaś 18 lat? Nie miałaś jeszcze. 17. 17.
No to co z tego, że 17? Teraz dziewczyny, jak mam 17 lat, to prawie jak dorosły. A 18 lat miałam, jak wyszłam za mąż. 18 lat i miesiąc. No. I już mieszkaliśmy sami. No, od początku praktycznie. Od początku, tak. Praktycznie od początku mieszkaliśmy sami. Bez rodziców, bez nikogo, sami żeśmy... Ale Becia wtedy gotowała, mówiła. No. Jezu, o właśnie to też wam muszę powiedzieć. Słuchajcie, jak ja ugotowałam wtedy swoją pierwszą zupę, to powiem wam, że nie ruszyłabym jej dzisiaj. Nie ruszyłabym pierwszej A co to była za zupa? Ja już nawet nie wiem, co to była za zupa. Łyczka stała. Tak, łyczka stała. A chyba grochówka to była. No, to... Albo fasolówka, albo grochówka. Można było kroić. Tak, za dużo było wszystkiego. O ludzie, no ale dopiero później poszłam po rozum do głowy i jeszcze raz do babci się przeszłam z kilka razy, jak gotowała, żeby zobaczyć, jak ona to robi. No tak. Tak, bo tak. Stary tak, cały dzień w wojsku. Tak, tak mniej więcej to już na samym początku nie byłeś jeszcze w wojsku. Tak byśmy się wyszli ten. No nie, no ja po ślubie no, to już nie. No. Także, no już, patrz, ja tu gadam z tobą, a gdzie przyprawa? Do pizzy. Jeszcze na mnie krzyczy, no. I ten, coś miałam mówić. Dam trochę pieprzu. O, i poszłam po rozum do głowy. Trudno będzie po serze. I poszłam do babci. No i pomału. A później trochę z książek. Ale z książek się źle człowiek, naprawdę. Z książek tak trudno się uczy czegokolwiek. Pamiętam, ile razy zrobiłam ciasto drożdżowe z książki, tyle razy mi nie wyszło. Po prostu jak człowiek nie zna konsystencji tego wszystkiego, to zapomnij, to nie zrobi po prostu. A ty pracowałaś wtedy chyba trochę, nie? Tak, ja pracowałam. A gdzie ty pracowałaś? Bo ja nie pamiętam. W sklepie. W sklepie, nie? Tak, w sklepie pracowałam, no, ale dość długo w sklepie też pracowałam. I tam były 3 zmiany, nie? Bo towar nie, w nocy, czy jak? Dwie, ale wtedy to jeszcze było za PSS-u, to się chodziło na 5 rano do pracy. O 5 rano trzeba było być już w robocie. No. Także, albo ktoś mówi, że ja mam bogatego męża. My jak żeśmy wyszli za mąż... To ja byłem na zasiłku. Tak, to wszystko co mamy, to żeśmy się dorobili... Sami. Tak. Ja byłem półtora roku na zasiłku, bo akurat trafiłem w te lata, początek lat 90. Tak, a ty byłeś na zasiłku, a ja wtedy pracowałam, bo ja akurat dostałam pracę i ja pracowałam. Dostałem jedną ofertę pracy na kolei, nie? No. Tam, gdzie na jakiejś maszynowni czy coś. I poszedłem, rozmowa kwalifikacyjna. Pan wykształcenie jakie ma? Mówię, średnie z maturą. A to panu dziękujemy. Trzeba mieć jakiś zawodowy. A kolega miał zawodówkę, zwykłą zawodówkę, jako ślusa spawacz. O, pan się nadaje, pana przyjmiemy. Mnie nie, no. Bo przed wojskiem też pracowałem. Ja pracowałem w Polarze. Normalnie na maszynach robiłem, na frezarce. Także słuchajcie, my żeśmy pracowali, my żeśmy się nie obijali. Ostatnią moją pracę, taką jaką miałam, to słuchajcie, była taka dość, znaczy ciężka, bo chronię praca, ponieważ ja pracowałam 24 godziny, 12 godzin wolnego. 24 godziny i 12 godzin wolnego. Gdzie? Na biurze przepustek w wojsku. No, w wojsku, przy bramie, to jest ciężka robota. Tak, sprawdzanie przepustek tego wszystkiego. Tak samochodów, jest. Przepustek wszystkiego. Także to była ciężka robota, no i też się trafiało, żeby trzeba było chodzić po terenie, co nie? Jak ciemno, druga, trzecia w nocy, tak. I trzeba było iść. Do parku, gdzie samochody stały. Latarka i się szło. A tak myślę teraz, gdzie ja mam tą swoją tą? Do tostów. O, patrz, pokaż jak Majcia w marcheweczkę. Majunia? A Majunia głucha jest. Ale jak muci marcheweczkę, zobaczcie. A to nie, to jest do gofrów. To jest do gofrów. Majcia nie odejdzie, aż nie będzie pusta miska. Aż tak, aż nie będzie pustej miski. A ona ma tam marchewkę, serduszka z kurczaka. A tu? O, jest! Jest Beci maszyna, ale tam na wierzchu jeszcze coś jest. To jest mój garnek, który ja uwielbiam. Aha. Wolnowar, w którym bardzo... Słuchajcie, z tego garka, już go kiedyś pokazywałam, dla tych, co nie widzą, to
Uwielbiam, słuchajcie, rosół. Nie ma lepszego rosołu niż z Wolnowarni. No. Tak, i jak to będzie mówiła. Myśmy pracowali obydwoje od początku, tak, aż ja przyszedłem po 30 latach pracy na emeryturę w wojsku. Tak. Nie było, że się leniliśmy. Nie. Becia pracowała jeszcze ile? 3 lata temu? 3, nie. 4. Czekaj, 3. Ty, nie, 5. 4, 5 lat temu. 5, no. 5 lat to temu. To Becia jeszcze normalnie pracowała. 5, 6 nawet, bo później zachorowałam, później jeszcze operację miałam. No i niestety już przestałam pracować. No. A teraz tak jak mówię, i ktoś tam rozumie, ci co wiedzą, co to jest cukrzyca typu pierwszego, powtarzam pierwszego, to naprawdę nie chcą zatrudniać. Nie chcą, po prostu pracodawcy nie chcą zatrudniać, bo się po prostu boją. No. Bo pracodawca za mnie odpowiada na zakładzie pracy, a tym bardziej ja mam inne zalecenia niż normalni pracownicy. Mi się należy przerwa inna, tak samo. I po prostu no nie chcą, bo to zakłóca ich po prostu pracę. Więc tak jest. Becia wpadła na pomysł, że będzie prowadzić kanał. Może tylko kosów nie ma, ale dla nas wystarczy. My zachłanni nie jesteśmy. Co nie? Tak. No i Becia maszyna. Tak. Co to? Co mi się stało? A, tu. O. I teraz tak. Patent. Papier. Tak, to jest patent. Ile ja słyszałam, co mi dziewczyny mówiły. Jezu, tosty, oj, ekstra, ale myć później tostownicę, to masakra. A po co myć? Ale po co myć? Ja jej nie myję w ogóle. W ogóle. Proszę bardzo, papier do pieczenia. No. Także co? Becia będzie układać, drugim papierem przykryje. Tak. Zrobię wam jeszcze parę zdjęć, jak upiecze. Tak, także układam tu tosty. Przykrywam drugim papierem, przykrywam tostownicą, koniec. Kończę, biorę papiery, tostownica wystygnie i chowam. No, także cóż. Czyściutka. Żegnamy się z wami. Żegnamy się, kochani. Na dzisiaj tyle. Tak. Do zobaczenia, pa, pa, w kolejnych filmach.